Jak wam się kiedyś makaron rozsypie na podłowie, to się nie martwcie. Możecie to nazwać alfabetem, będzie dobrze. Dzień dobry, to znowu ja, polski głos w twojej Gruzji. I dzisiaj zajmiemy się gruzińskim alfabetem. Co ja tutaj mam? To jest zeszycik dla pierwszej klasy szkoły podstawowej. I ten zeszycik ma coś takiego jak Anbani, to jest to, co tu piszę na górze. To są literki i się je ćwiczy. Jak wyglądają literki, więc po kolei to macie tak A, B, nie wiem czy w dobrą stronę przesuwam, G, D, coś tam, E, W, Z, T. Mają Gruzini dwie litery T, dwie litery P, dwie litery C, dwie litery C i sześć różnych kombinacji od K do H, albo także jakbyście ułożyli te 6 liter, to one w pewnym stopniu każda jest bliżej której. Jako logiczna całość język gruziński wypada bardzo słabo, znaczy język może i nie, ale alfabet mam na myśli. Mianowicie jak macie literę my, czyli ta szóstka odwrócona, a jak macie my, do którego dodajecie ogonek, to proszę bardzo, wychodzi bardzo podobna do my litera, czyli szy. A z kolei, dobra, dajmy jej szansę, jeśli odejmiemy ten ogonek od litery my, wychodzi nam takie zwykłe D, to jest to litera dzy. Więc od dzy przez M do esz możemy przejść, w zasadzie dopisując po jednym ogonku. To samo się tyczy na przykład wariacji na temat litery N, która się zamienia w cy, albo o, na przykład to jest fajna opcja. Macie W, czyli tego osła, tą trójkę taką odwróconą, macie K i macie P. Proszę bardzo, jaka jest różnica? Otóż w jednej górny ogonek jest zamknięty, w drugiej nie jest zamknięty, a w trzeciej jest pociągnięty do góry. Jak to się przekłada na pismo? No także w zasadzie nie da się tego rozróżnić. Pytacie się mnie, dobra, ale skoro mają dwie litery T, tam P i tak dalej, to one pewnie mają coś ze sobą wspólnego. Zaraz to sprawdzimy. Teraz patrzcie na to. Proszę bardzo, litera T i druga litera T. Tutaj. Kolejna. Litera na przykład P. A druga litera P to jest to. Jakie jest podobieństwo? Co najmniej żadne. Prawie bym kubek wywalił. Za przydatność język gruziński nie dostaje ode mnie punktów, bo oceniamy alfabet. Więc alfabet dostaje ode mnie 3 punkty na 10, bo tak. Za estetykę dostaje ode mnie 8 punktów na 10, bo jest całkiem ładny, mi się podoba. A za ten, za logikę wewnątrz systemu pisma, no to się zastanawiam między minus 8 a minus 11, ale coś w tych okolicach. I ja się widzę z wami, jak będę robił następną gruzińską jakąś rzecz tutaj. Także to był Ablet, gruziński głos, polski głos w twojej Gruzji. Pozdrawiam serdecznie. No i jeszcze jakbyście chcieli zobaczyć, jak Albert sobie radzi z gruzińskimi literkami. Proszę bardzo. To są gruzińskie literki, według mnie. A tu są kolory na przykład. Tu macie jeszcze coś, jakieś inne rzeczy. W ogóle bardzo fajnie, to proszę bardzo, tu są na przykład tak i jeszcze obracamy i proszę bardzo, tutaj są gruzińskie literki, więc radzę sobie całkiem zgrabnie, muszę powiedzieć.